Nazywam się Teresa Szczepańska i prowadzę zajęcia tkactwa artystycznego w dwóch domach kultury, to znaczy Dom Kultury Zaciszy i Dom Kultury Świt. Jednocześnie prowadzę różne warsztaty z różnych zajęć. Jeżeli chodzi o szycie, to najmniejsze mam doświadczenie, dlatego tutaj jestem, żeby się nauczyć więcej. Nie tylko to, co wiem, tylko jeszcze i więcej. Tereska 25 lat już prowadzi. Tak. Teraz, jak sami wiecie, panie, jest filcowanie bardzo modne. Jest po liceum bardzo modne. Ale teraz w Warszawie są warsztaty szycia, zbierają zapisy, warunkiem więc przesłanie jednej swojej jakiejś pracy. A to jest ekonomistka, tak. Tka już 10 lat. W mojej pracy. No i tak pozostanie dalej. Prowadzę pracownię 3. Najdłużej 10 lat na Mysiadle. Przykopki. Oprócz tego robię miniaturę. Na Biennale byłam w tym roku w Łodzi z miniaturą tkacką. W Gdyni było nadbałtyckie Biennale międzynarodowe. A teraz robię naszyjniki. Tkamy. A robię szeregowe, łączę je dwa psfilce. Teraz zaczynam robić wielkie kolory na drukach z materiałów nakładowych. A tak w ogóle to znam wszelkie techniki od biżuterii po gobeliny przez płatankę i tak. A czym się pani zajmuje? Czym się zajmuję? Rzeźbie, ceramika, rzeźba, ceramika. Co jeszcze? Filc, batik. No właśnie. Tak.